Kolejnymi cechami idei Platona są idee niezmienności i samoistotności. Dla Platona były to bardzo ważne cechy, ponieważ one zakładały, że idee nie mogą się zmieniać i są niezależne od obiektu, który oceniałby te idee. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim musimy pamiętać, że te dwie cechy Platon skonstruował w opozycji do dwóch szkół filozoficznych. Z jednej strony w opozycji do szkoły Heraklita, który zakładał, że wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia w przyrodzie, ale wszystko się też zmienia w kosmosie. W związku z tym nic tak naprawdę nie jest stałe, nic naprawdę nie jest trwałe i w związku z tym nic tak naprawdę nie jest poznawalne. Czyli każdą rzecz możemy rozpatrywać, rozłączać na nieskończoną ilość kolejnych rzeczy i w związku z tym nic tak naprawdę obiektywnie nie jest prawdziwe. I to cechę związaną ze szkołą Heraklita nazwiemy w tym wypadku cechą idei, jaką jest niezmienność. Natomiast druga cecha, cecha samoistotności, jest związana z kolejną krytyką, tym razem krytyką Platona wobec sofisty Protagorasa, ponieważ Protagoras zakładał, że wszystko jest prawdziwe to, co takie wydaje się człowiekowi. Czyli człowiek jest tak jakby niezależnym podmiotem, który zakłada, co dla niego jest prawdziwe, a co dla niego jest fałszywe. Jeżeli danemu człowiekowi wydaje się, że taka rzecz, dana rzecz jest prawdziwa, to ona taka musi być. Platon oczywiście nie zgadzał się z tą koncepcją i tutaj założył ideę taką, że idea jest samoistotna, czyli jest niezależna od podmiotu, który ją ocenia. Ale skupmy się na tych dwóch cechach idei i zobaczmy, co one tak naprawdę nam mówią. Cecha idei, jaką jest niezmienność, zakłada, że idea, a Platon używał tutaj takiego określenia, że ideą jest piękno samo w sobie, wielkość sama w sobie, długość sama w sobie. To jest właśnie to, co Platon nazywa ideą. Czyli idee w takim znaczeniu są niezmienne. Jak rozumiemy tą niezmienność? W takim znaczeniu, że one, chociaż w naszym świecie empirycznym, zmysłowym, są zmienne, bo dana rzecz może być piękną, a potem może stać się brzydką, ale sama idea piękna, piękna samego w sobie, nie może się zmienić, ponieważ gdyby była zmienna, to wszystkie te rzeczy zmysłowe, które my byśmy widzieli w naszym świecie, przestałyby istnieć, bo jeżeli przestałaby istnieć prawdziwa przyczyna wszystkich pięknych rzeczy, a taką prawdziwą przyczyną jest idea piękna samego w sobie, to wszystkie rzeczy empiryczne, które my widzimy w naszym świecie, które uważamy za piękne, które są piękne, przestałyby być piękne. W związku z tym niemożliwe jest, aby idea piękna w sobie mogła być zmieniona, mogła podlegać jakimkolwiek procesom stawania się. Ona w świecie empirycznym oczywiście dana rzecz może przestać być piękna i stać się brzydka, ale tylko ta dana rzecz. Natomiast idea jako przyczyna tych wszystkich rzeczy, które się stają, idea piękna samego w sobie nie może się zmienić i jest obiektywnie prawdziwa i absolutna. Ale druga cecha, o której dzisiaj powiemy, idea samoistotności, wywołała wcześniej bardzo dużo krytyk pod adresem Platona. Ponieważ jakbyśmy rozumieli koncepcję samoistotności idei? Otóż koncepcja samoistotności idei zakłada, że idea jest niezależna od podmiotu, który ją ocenia. Czyli od podmiotu, który niejako stawia ją w centrum swojego zainteresowania. Więc ona jest absolutnie obiektywna pod tym kątem, że dany człowiek, jeżeli chce tak jakby opisać i uznać, że coś jest dla niego piękne, to rzeczywiście, jeśli chodzi o rzeczy empiryczne, to może powiedzieć, że dany kapelusz jest piękny, a inny kapelusz nie jest piękny. Ale nie może dokonać tej samej oceny o pięknie samym w sobie, ponieważ idea piękna samego w sobie jest kompletnie niezależna od podmiotu, który tą ideę ocenia. Ona jest właśnie nie tylko niezmienna, ale jest sama w sobie tak jakby perfekcyjna i absolutna i nie może w związku z tym podlegać jakimkolwiek ocenom, nawet ocenom ludzi. I tutaj jest związana z tą koncepcją idea
czy raczej cecha idei, jaką jest samoistotność, i te dwie cechy idei, niezmienność i samoistotność, mają wskazywać na to, że one są obiektywnie niezmienne i nie podlegają jakimkolwiek, powiedzmy, prawom czy ocenom świata zmysłowego, czyli są od niego kompletnie niezależne i w związku z tym są trwałe, niezmienne. Nigdy nie powstały, ale też nigdy nie giną. Są zupełnie niezależnym bytem absolutnym.